Cześć, witajcie na kanale Pociągi. Dzisiejszy odcinek niech będzie taką przestrogą dla nas wszystkich i niech uświadomi nam, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności, kiedy znajdujemy się w okolicy torów. Dzisiaj pokażę Wam ludzi, którzy byli dosłownie o krok od tragedii. Będą tutaj szaleńcy o wyjątkowo niskim ilorazie inteligencji, ale będą także pechowcy, którzy po prostu znaleźli się w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym Was prosić o zasubskrybowanie kanału Pociągi. Pozwoli nam to rozwinąć kanał tak, aby w przyszłości nagrywać najbardziej egzotyczne linie. A teraz wracamy do odcinka. Zacznijmy sobie od kilku nieroztropnych piechurów, którzy chyba myśleli, że zdołają wygrać z pociągiem. Jednak szybko uświadomili sobie, że ich szanse są naprawdę marne. Ta rodzinka naprawdę miała dużo szczęścia. A tutaj prośba do Was. Naprawdę zdejmijmy kaptur i słuchawki, zanim wejdziemy na tory. Nie ma absolutnie nic złego w pasjonowaniu się koleją. Wręcz przeciwnie, jednak jak we wszystkim należy zachować umiar, bo czasami ładne zdjęcie może okazać się naszym ostatnim. No i teraz tytułowe nagranie, na którym maszynista w obawie przed czołowym zderzeniem zdecydował się wyskoczyć z pociągu. Na szczęście do zderzenia nie doszło, a maszynista wyszedł z tego bez szwanku. Szef kazał, trzeba robić, jednak pamiętajmy, najpierw zdrowie, dopiero później praca. A teraz pokażę Wam kilku szaleńców, którzy chyba bardzo chcieli zaistnieć w internecie. Byli jednak też tacy, którzy pokazali sens tych wszystkich tabliczek zabraniających przechodzenia przez tory poza miejscami do tego wyznaczonymi.
Osoba na tym ujęciu to już w ogóle miała szczęście. Najpierw jeden pociąg i za chwilę z drugiej strony następny. Niesamowite. A to nagranie pokazuje, jak bardzo czujni w każdym momencie muszą być maszyniści. No i wiadomo, nie mogło też zabraknąć kierowców, którzy zdecydowanie mieli o wiele więcej szczęścia niż rozumu. Mam tylko nadzieję, że to szczęście później dolało im trochę oleju do głowy. Ptaki nie są groźne dla pociągów? No to zobaczcie na to. No i to by było na tyle. Na całe szczęście nikomu z tych osób na filmie nic się nie stało. Jednak pamiętajmy, że zdarzały i cały czas zdarzają się przypadki, które kończą się o wiele gorzej. Dlatego po prostu uważajmy na siebie na torach. Na koniec chciałbym Was też zaprosić na mojego Instagrama Pociągi Piotrka, gdzie możecie zobaczyć obszerną relację z każdej mojej podróży, no i po prostu możemy sobie tam pogadać. A jeśli film Wam się podobał, to będę bardzo wdzięczny za każdą łapkę w górę oraz zachęcam Was do subskrypcji kanału Pociągi, bo już niedługo kolejne ciekawe odcinki. A na dzisiaj to już tyle. Dzięki, cześć!